Przed nami Triduum Paschalne i kończąca je Wielka Niedziela. Świąteczny czas, który trudno spędzić w samotności. Z tego też powodu po raz kolejny przyjechały do nas dzieci z domów dziecka na Litwie, by Wielkanoc spędzić w gościnnych polskich domach. Coraz więcej osób czy stowarzyszeń stara się jeszcze przed świętami organizować spotkanie dla samotnych, ubogich czy bezdomnych. Anna Hałas-Michalska. Czekały na ten przyjazd i czekano na nie. Na co dzień mieszkają w domach dziecka na Litwie. Dla wielu to już kolejne święta, które spędzają z polskimi rodzinami. Znajomi czasami mówią do mnie, że chętnie by przyjęli dzieci, ale nie są pewni, czy poradzą. Chciałbym za pośrednictwem Państwa zapewnić, że naprawdę można poradzić, a radość jest niesamowita. Polskie dzieci z Litwy witane są tu jak rodzina. Przyjeżdżają na święta, na wakacje. Tu nie czują się samotne. W Polsce już byłam dużo razy, bo jeżdżę od 2007 roku już do tej rodziny, gdzie teraz to jakby jest dobrze mi tutaj. Teraz możemy dołączyć? Otwarty dom prowadzi akcję od 20 lat. Większość z 30 dzieci spędzi Wielkanoc urodzin w Białymstoku. Część pojedzie do Warszawy i na Mazury. Myślę, że to jest sama radość, wielka radość, nie tylko dla tych dzieci, ale dla nas też. Bo w święta nikt nie powinien być sam. Pani Honorata przyszła na wielkanocne spotkanie do domu seniora w Opolu, mimo że tu nie mieszka. Jak się pochowa dwoje dzieci, to się człowiek nie chce bawić. No bo, ale córka mówi, z ludźmi trzeba rozmawiać. W sali ciasno, ale miejsce dla każdego się znalazło. Ja tu mieszkam, mam pokój. A rodzina nie ma, mają swoje obowiązki, przechodzą, ale mają swoje obowiązki. A ja jestem szczęśliwa, jak ja tu przyjdę i siedzę i widzę ludzi. Samotni, ubodzy, bezdomni. Dla nich jak co roku wielkanocne paczki i śniadanie przygotowuje Caritas. Ojejku, to już zaczynamy, już od dzisiaj powoli zaczęliśmy jajka w garki układać, więc to już kilka dni wcześniej. Na warszawskiej Pradze codziennie przygotowuje się około 1000 posiłków. Nie mniej będzie w święta. Bo świętować można razem, tylko razem. W samotności się nie da świętować. Więc każdy, kto czuje się samotny i chciałby ten czas spędzić tutaj razem z nami, zapraszamy. Anna Hałas-Michalska, Wiadomości.